szczerze mówiąc, dawno nie pisałem muzyki, która by była absolutnie autorska, czyli jakby w 100% od zera wymyślona i opracowywana przeze mnie przez ostatnich kilkanaście wręcz lat. Dużo pisałem aranżacji, czegoś więcej niż aranżacji, w zasadzie takich jakby muzyki ludowej stylizowanej, polegającej na tym, że czerpiąc z prostego tematu trzytaktowego, czterotaktowego tematu muzyki ludowej, starałem się zbudować formy rozbudowane kilkuminutowe. W tym przypadku poniekąd zreinterpretowałem w zasadzie sam siebie, gdyż te utwory w zasadzie powstawały jako szkice przez wiele lat i komponowałem je produkowałem, wymyślałem, zapisywałem sobie na takim śmiesznym sekwencerku z lat 90. jeszcze i mogłem sięgnąć po te szkice, rozbudowując je znacznie na właśnie na 15-osobowy skład. No i tak, i nadałem im formę tańców. Podstawowa różnica jest taka, podstawowa różnica są nuty oczywiście. Nawet jeżeli mamy czasami soliści, w naszej orkiestrze klezmeckiej mają nuty do tematu, to potem jednak te akompaniament, rytmika, forma, to wszystko jest ustalane na bieżąco. Wszystko jest ustalane w ten sposób, że potem jednak to gramy bez nut. Cała forma po prostu jest w naszej głowie. Też już po jakimś czasie robimy to intuicyjnie, bo zazwyczaj w muzyce klezmeckiej jest forma taka bardzo podobna, gdzie po prostu mamy tutaj temat, tutaj to, tutaj tamto i po prostu zawsze jest to usystematyzowane. A tutaj w tym przypadku no, wszystko dzieje się na bieżąco, tu jest dużo części, które są od siebie bardzo inne i bez nut byśmy sobie po prostu nie poradzili, bo te różnice są zbyt wielkie, żeby zrobić to intuicyjnie. Gramy utwór, który też jest trochę taki klezmerski, że ma zaciągi takie klezmerskie, i wtedy w sumie ten utwór jakby najbardziej pewnie chyba gramy, tak mi się wydaje. Najbardziej. Może być muzyka do tańca, z pewnością. Myślę, że większość tak.